Na wsi w sklepie spożywczo-przemysłowym sprzedawała matka z synem. Podczas gdy matka gotowała obiad, syn sprzedawał sam. Przychodzi klient i pyta. Jest kiełbasa? Nie ma. Mama, gdy to usłyszała, mówi synowi. Tak się nie obsługuje klientów. Trzeba zaproponować produkt zastępczy, kiełbasy nie ma, ale jest salceson pasztetowa. Zrozumiał to syn i gdy przyszedł następny klient. Jest papier toaletowy? Nie, papieru toaletowego nie ma, ale jest papier ścierny, tektura. Subskrybuj po więcej.